Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pierwszy raz, znaczy nie pierwszy, bo już był z Unleashed, ale to jest pierwszy taki odcinek pokazu modów Sonic Adventure DX i teraz akurat jak zacząłem nagrywać, to wszystkie samochody zaczynają obok mnie przejeżdżać, ale dobra, będziemy się tym przejmować i dzisiaj mam w sumie dwa mody do pokazania, znaczy paczkę modów tak naprawdę, bo konwersja Sonic vs. Sonic Adventure DX na oryginalną Dreamcastową i Seaside Hill mod. Dlaczego dziś nie ma jakiegoś normalnego let's playa? Dlatego, że jeszcze czekam na nagrywarkę, a przez normalny mój sposób nagrywania z PS3 miałem wielkie zakłócenie obrazu i na serio nie chcielibyście tego oglądać. A więc z tym się jakoś jeszcze rozprawię, żeby móc później kiedyś tam nagrywać bardzo, bardzo dobrej jakości z Xboxa, z Wii i PS2, ale na razie do poniedziałku co najmniej musimy czekać na moją nagrywarkę HD, przez co będziemy mogli wtedy nagrywać z Vity, czy też z PSP, z PS3 i PS4. A więc wejdźmy sobie, jak widzicie, tu mamy, jak to się mówi, postacie z wersji Dreamcast, mam Sonika, Tailsa, Knucklesa, Amy, Biga i Gamma. Znaczy Gamma i Big się nie różnią w ogóle. No i Metal Sonic też jest, ale on chyba nie ma żadnego innego modelu, więc weźmy Sonika oczywiście i chodźmy do Seaside Hill, który jest zamiast Emerald Coast. Więc to jest ogólnie taka ciekawostka. Pierwszy mod poziomowy do Sonic Adventure 1. Wiesz, ups. Tak zapomniałem. Free Camera. Free Camera. Z autokamerą tutaj nie warto się nawet chrzanić. Jest to pierwszy mod do Sonic Adventure 1, tudzież DX, na poziom, który jest w mod loaderze, a nie poprzez zmienianie plików. Taka mała ciekawostka. No i jest to dosyć duży, bo bądź poziomy z Heroes są ogromne. No, co też w sumie wyjaśnia ich długość. Więc nie będzie jakiś długi odcinek, bo no... No nie zajmie mi to... Jezu. Jakie lagi, Pixel. Weź sobie kup jakiegoś gamingowego PC, żeby być... Jakby to wszystko działało w 4K, 60 FPS. I w ogóle... Nie. Musi nie chce, za duży koszt. A jestem zbyt leniwy. Smutna prawda. O, nawet jest muzyka z Sonic Heroes. O tym nie wiedziałem akurat. Że nieśmiertelność zamienili. Więc w sumie nie ma tu wielu rzeczy jak... Ale jak widzicie, jest Blue Tornado. Nie no, akurat ten błąd w SE1 mi się bardzo nie podoba. Tja, Sonic Adventure 1 to najlepsza gra Sonica ever. W ogóle blur mi nie działa na postaci Sonika, co jest bardzo dziwne. I ta kamera jest strasznie powolna. Jak się zginie w każdym razie. A, bo się przedstawia na auto, dobra. Teraz rozumiem. Autokamera jest dobra w poziomach normalnych z Sonic Adventure 1. Na modach, no niezbyt. No jedne mody jakie znam na tak naprawdę stage mody do SE1 to jest to tak naprawdę, niech to pomyślę, Mushroom Hill i co tam jeszcze było i no i właśnie Seaside Hill. Innych w sumie nie mam, nie znam, nie pamiętam. Są modyfikacje jeszcze już poziomu, które są w grze, jak na przykład Wave Ocean Mode, ale on nie jest zbyt dobry. W ogóle ładnie to wszystko jest zrobione, znaczy niezbyt się różni od tego, co jest w Heroes, ale... Styl, się nie działają zbytnio. Ciekaw jestem, czy... Kurde, no, chciałbym zrobić... Chciałem po ścianach chodzić jak w Heroes. Raz mi się kiedyś udało w Heroes chodzić po ścianach i teraz jestem podjarany tym.
No właśnie, szkoda. Heroes to jest ogólnie taka chyba jedna z tych... Jedna z niewielu gier w Sonica, które w ogóle nie chodzimy po ścianach. Nawet przez chwilę nie biegamy po ścianach, a może tak będzie lepiej. Co jest według mnie ciekawe, dziwne i w ogóle. O bądź co, bądź... poprzez odpowiednie ustawienie postaci możemy to robić. Ale dlaczego tego nie ma nigdzie wykorzystane? Nawet w Shadole jest chyba nawet taki moment, gdzie biegamy po ścianach. Więc... Więc mnie ciekawi po prostu. Kurde. Ja bym chciał tu wskoczyć tym overpowered spindaszem, który jest lepszy niż nawet spindasz Classic Sonica w Sonic Generations. Dobra. Smik. Dobra. Auś. No i cały misterny plan poszedł. Mam jeszcze parę modyfikacji na HUD i na takie dupele, żeby to lepiej wszystko wyglądało. Listę prawdopodobnie modów, jakie użyłem w tym filmie, będziecie mieli w opisie. W sumie nie, może ten poziom spróbujemy przejść jeszcze Tailsem później, albo Metalem. To by było ciekawe, jeszcze zobaczyć Metal Sonica, biorąc pod uwagę, że on jest tutaj głównym przeciwnikiem. Puchły. Właśnie ogólnie sądzę, że też Metal Sonica... W sumie i tak miałem wam zrobić ten bonus, że pokażę wam Metal Sonica. Więc ten film z modami będzie tak trochę temu służył. muszą naprawić te lupy, bo one są zepsute strasznie bardzo. Mi się to nie podoba. Ui. W ogóle postaram się, żeby ten odcinek nie miał, żeby ten film nie miał zedytowanego audio, żebyście mogli posłuchać, jak to dokładnie wygląda, bo teraz kompletnie zmieniłem pozycję tego mikrofonu, przez co nie jest tuż przed moimi ustami, a jest troszeczkę dalej. Więc mam nadzieję, że to załatwi. Co najwyżej mogę trochę barwy mojego głosu polepszyć. W sensie zwiększyć bas i tak dalej. Przez co jest lepszy ten głos. Więc możecie wtedy powiedzieć, jak to wszystko działa, nawet z muzyką. To też wchodzi mój skill edycji, bo zawsze ja mam z jakiegoś powodu tak, że u mnie w edycji słychać prawie mnie na równi z muzyką w grze, a kiedy już wrzucam to na YouTube'a, to muzyka jest, słuchacie mi jakieś, jakby była w 2%, a jestem na 400 co najmniej. No nawet Speed Boost. Sonic Heroes, chciałem powiedzieć Sonic Adventure Heroes, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że Sonic Heroes to jest Sonic Adventure 3. W ogóle taka ciekawostka a propos Sonic Heroes, że strasznie modding community się rozwinęło. Może kiedyś nagram właśnie mody Sonic Heroes. Oczywiście jeśli Sonic Heroes będzie współpracowało tym razem z moim nagrywaniem. Co jest bardzo nieprawdopodobne. Ciekawe czy spadł. Oh boy. Tails! What up? O, jako kulko, jak się tutaj szybko... Dobra, oczywiście kończę jak zwykle. Nawet Heroes. Więc może coś kiedyś nagram z Heroes, bo wiem, że jest parę stage modów do Heroes, między innymi właśnie Emerald Coast. No i świetnie, no jak zawsze. Emerald Coast jest nawet port jednego z poziomów z Shadow, ale Little Highway bodajże. Więc to też możemy obczaić. Ogólnie możemy obczaić znowu Heroes. Dużo się zmieniło w tej grze. Nawet jest praca nad trybem online, w sensie, że tryb... tryb ten, no wiecie, no multiplayer, że gracz kontra gracz jest planowany, żeby właśnie miał tryb multiplayer. Trochę jak Sonic Adventure 2 online. Jak nie ogarniacie, o co mi chodzi z tym Sonic Heroes, to praktycznie pomyślcie o tym modzie i to jest dokładnie samo, tylko że dla Sonic Heroes. Ale z tego raczej nic nie nagram. Fajnie by było, gdyby ktoś wymyślił coś takiego dla Shadowa, bo wiem, że dla wersji Xboxowej technicznie by się dało, biorąc pod uwagę, że wielu ludzi wymyśliło różne takie sobie swoje serwery dla... No i znowu, kurde! Wymyśliło sobie... różne prywatne serwery dla gier, na przykład dla Halo,
więc może by jakoś tutaj się dało z wiedzą, jaką ludzie mają właśnie po Heroes. Fajnie by było to zobaczyć kiedyś. Nie mówię, żebym grał, ale fajnie by było zobaczyć kiedyś trochę więcej miłości dla Shadow the Hedgehog. Właśnie to modding community jest i dla Sonic Heroes, i dla Shadowa, ale oczywiście Sonic Heroes jest łatwiejsze do modowania poprzez dlatego, że jest port PC-towy. A praktycznie jedyne, co modują ludzie, to port GameCube'owy Shadow the Hedgehog, bo jest najłatwiejszy do emulacji i z emulacji jest technicznie rzecz biorąc najlepszym portem, bo GameCube to jest najłatwiejsza konsola obecnie do emulacji. Chociaż i tak skomplikowany, to po prostu no, strefa emulacji GameCube'a jest bardzo rozwinięta. A port na PS2 jest do dupy. O, ale fajna animacja są. A port na PS2 jest do dupy w każdym stopniu, więc nawet nie warto jego modować. Znaczy, chyba nawet jest teoretycznie rzecz biorąc niemożliwy do modowania. Sam próbowałem, więc wiem. Tak samo jak port Shadowa na PS2 nie jest możliwy do modowania. Dobra, więc przeszliśmy Seaside Hill. Więc czekam, jak ktoś może coś rozwinie z portem Xboxowym. Bo ja próbuję coś tam robić, ale to na razie jest tyle. Tyle co powiem. Dobra, więc wejdźmy sobie do Emerald Coast, znaczy Seaside Hill. Metal. Chyba coś skrzaniłem w jego teksturach. Ale dobra, powiedzmy, że to jest normalny metal. Poprawiłem przez właśnie modeladera to, że jego animacja nie zmienia się w animację biegu dla normalnego Sonika i on tak nie wygląda spokojnie. Nie wiem, co się stało. Normalnie jest niebieski, ale no, coś najwidoczniej zewuszczaniłem. No pogramy nim chwilę. Halo metal. Więc jego animacja nie zmienia się na animację Sonika. Zbieganie tylko od razu przechodzi w animację latania. Bo to był jeden właśnie problem taki z Sonic Adventure DX, że praktycznie większość czasu widzieliście, jak Metal Sonic biega zamiast normalnie latać. Bo jego animacja latania była po prostu dla jakiejś największej jego prędkości, a większość czasu on po prostu tej prędkości nie osiągał. Zresztą jak normalny Sonic. Mówię, mam tu jeszcze mod na taki light dash. Normalny, tylko nie mogę go w ogóle włączyć. No dobra, whatever. Naprawdę nie wiem, co się stało z tym metal. Oh shit. Naprawdę nie wiem, co się stało z tym Metal Sonic. Halo. Ej, nie no, dla Biga to by chyba nie zadziałało. Tak się w sumie właśnie zastanawiam, czy Bigiem by spróbować nie przejść. A to by byłaby... To by chyba byłoby zbyt OP, tak sądzę. Osobiście. O, chodziłem po ścianach wszystkim. Ale to już nawet normalny chyba było normalny. Przejdziemy sobie tak jeszcze tylko metalem, żeby było... Taki filler trochę. Nie powiem, że nie. O. mogę trochę przesadzić. I skończymy po prostu ten odcinek, bo mówię, no nie będzie tych normalnych rozsyłek, póki nie dostanę nagrywarki. Jak już ją dostanę, to spokojnie wrócimy do wszystkiego. Więc spodziewajcie się tam Ratcheta i właśnie tego poprawnego początku Road to Reignited Trilogy. Bo właśnie całym mykiem tym Road to Reignited Trilogy jest po prostu zagranie w te trzy gry. Jakimi są no, porty japońskie Spyro 1 i 2 i albo Enter the Dragonfly, albo wersja spatchowana Spyro 3. Chociaż raczej się przymierzam do Enter the Dragonfly, bo przy okazji miałbym już tą grę z głowy. Znaczy, ja ją lubię. To jest moja ulubiona gra, jedna z ulubionych gier na PS2. Nawet bardziej niż A Hero's Tale, ale no po prostu fajnie było ją mieć z głowy, bo ona jest bardzo krótka i z maratonu bym ją od razu miał z głowy, a jeszcze muszę
dokończyć to nieszczęsne Season of Ice, które w ogóle mi się nie chce robić. Ale chcę je robić. Znaczy, chcę, ale nie chcę. Jeśli rozumiecie, o co mi chodzi, to fajnie. Ups. Ale no cóż. A później inne gry Spyro. Ale to już po Reignited Trilogy, bo Reignited Trilogy prawdopodobnie będę nagrywał w premierę, ewentualnie dzień po premierze. Jak wreszcie gry online da ten cholerny preorder. Bo jak nie, no to trochę dupa. A jak da, to fajnie. Wtedy robimy let's play od razu na premierę. I będzie fajnie, bo Reignited Trilogy będzie fajne. A jak zrobimy chyba dzień po premierze, to i tak nie będzie jakaś wielka tragedia. Na pewno więcej... I oczywiście czekam na ten wielki fame, jaki przyjdzie, bo Reignited Trilogy, biorąc pod uwagę, jak dużo ludzi w sumie wybiło się po tym, jak wyszło Crash and Sane Trilogy. No bo dużo ludzi zyskało popularność po let's playach i tak dalej z Insane Trilogy, nawet tego nie mogę ukrywać. Więc jestem ciekaw, jak mi to przyjdzie. Nie. Już liczę na jakiś rozgłos, a to dupa, nie będzie nic. Będę jeszcze bardziej hejtowany, chłe. Dobra, Mick! Dolecę do... Nie. No dobra, nieważne. Na razie idzie gładko bez śmierci, co zaraz się pewnie zmieni, bo właśnie to powiedziałem. A pamiętajcie, nigdy nie mówcie, że czegoś nie zrobicie, bo zaraz to zrobicie. Tak działa życie. Sorry. Życie przez RZ, jak to lubię mówić bardzo. I Mick. Kurde. Fajnie by w sumie było, jak już tak gadamy o tych remasterach, gdyby zrobili... Okej, okay. Czyli jednak to jest możliwe z tym Jumbolem. Okej, okay, dobra, tak zrobimy. Gdyby zrobili taki remake, albo i nawet port tych... Gear Adventure, czyli w sumie Sonic Adventure 1, 2, Heroes i być może Shadow the Hedgehog. Jakby jeszcze dorzuciła Sega do takiego remake'u Shadow the Hedgehog, to byłbym w niebo wzięty. Ale pewnie by nie dali, tylko daliby Max do Heroes. A Shadow the Hedgehog jak zwykle by zostało odsunięte, że tak powiem. A szkoda. Ja bym grał. Kupiłbym milion kopii, żeby zrobili sequel Shadow the Hedgehog specjalnie. Kurde, ten remake sprzedaje się bardzo dobrze. Ciekawe, dlaczego ludzie to kupują. O, remake Shadow the Hedgehog, dobra. Będziemy robić kolejne. Ten odcinek ma 20 minut. Jezu, jestem za szybki w sesji Side Hill. Dobra, spróbujemy Aha. Tails nie może. Knuckles? Gamma może do Emerald Coast wejść. No więc spróbujmy Gammu. Emerald Coast. Czekaj, czy mnie wywali gdzieś. A nie. Wow, wow, cię, panie. Free camera. Gamma. Okej. Okay. Więc spróbujemy to Gammą zrobić. Nie sądzę, że to będzie dobry pomysł, ale zawsze coś. Ła. A no tak, bo musi odliczać. O kurde, to wreszcie będę musiał grać jak powinien. Jak powinno się grać Gammą. O, bo. A on może pływać. Zapomniałem kompletnie, że on pływać może. No to easy teraz to będzie poziom. Pójdźmy tam do checkpointa. Okej. Okay. Chociaż z drugiej strony bardzo tu mało jest przeciwników, więc to może być mały problem. Gamma, jedziemy. Jadymy. Oboj. Okej, okay, gdzie się ten
Tak? Nie, no nie zadaję pytań, ale ogólnie ja tego nie przejdę, bo za mało czasu jest. Kurde, że też typ nie jakoś nie stwikował tego dla gammy. Bo teraz nie chce mi się w sumie wychodzić z gry, przerywać nagrywanie i próbować to jakoś zmienić. No i oczywiście ten typ się pojawił. Znikąd. Mi się skończy czas, zanim jeszcze dotrę do części Ocean Palace. Znaczy to jest na The Seaside, ale to już wygląda bardziej jak Ocean Palace. Jeszcze się pamięta te Sonic Heroesy. Dammit. Ciekawy jestem, a nie, to ten sam czas mi zostaje. Well, no to nie będzie zbyt niedobry. No i znowu to świetnie. O! Tym razem, dobra, czyli muszę skakać na to. Odkryłem jeden prosty trik, jak to naprawić. Halo? No nie, ale tam było... ich wielu... Dlaczego jak znikają mi z ekranu, to od razu mi cel znika? Gamma. Okej, 10 sekund. Kupiłem sobie. To się bardzo źle skończy, moi drodzy. Ja to wam mówię. Czy ja tam widziałem kawałek Seaside, znaczy Emerald Coast? Dobra, więc popływamy tutaj drogę. Fajnie by było, jakby Gamma jeszcze za pierścienie dostawał. Aha, bo ja w ogóle mam autokamerę włączoną cały czas. Oj, to się źle skończy. Nie dotrę tam nawet. Ale to już chyba będzie koniec tego filmu. Jak mi się oczywiście czas skończy. Może dawno nie grałem jako Gamma poprawnie. Technicznie rzecz biorąc grałem tylko tak raz jako Gamma i to jak robiłem 100% w Sonic Adventure DX na mojej wersji PS3. A tu jest mniej więcej przeciwników. Mogę to jeszcze podtrzymać jakoś. Przedłużam to. Moją... inevitable death. Nieuchronną śmierć, właśnie. To było to słowo. Ale już nie dostanę tam dalej. 4, 3, 2, 1... i dead. A więc to było na tyle, moi drodzy, bo już dalej nie przejdziemy. Spróbuję jeszcze Bigiem coś zrobić. O ile on będzie mógł tam wejść, bo Big ma kompletnie inną wersję Emerald Coast. Więc zobaczmy. No, on ma kompletnie inną wersję Emerald Coast. Więc tak, no. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak chcecie więcej odcinków z modami, to zapraszam. To oczywiście skomentujcie. No i co? Oczywiście nie proście, ale tak tylko, o, skoro tu już jestem, to powiem tylko nie proście o manię, bo modloader, ten odcinek miał być z manii, ale po prostu modloader w manii crashuje mi manię, więc nie mogę zbytnio tak nic zrobić i dlatego jest SA DX, więc wiecie, możecie mówić, jakie mody mam ograć w Sonic Adventure 1, Sonic Unleashed, Sonic Heroes i Sonic 06. No i to tyle. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa! Chaos! Control!